to the voices in my head. I gotta get up again. I gotta get up to another day. I give it up again. Cześć, witam was w kolejnym odcinku z No Man's Sky. Tak, znajdujemy się na pokładzie kosmicznej anomalii, ale to dlatego, że robiłem misję do badań społeczności. Mam sobie już na razie 750 żywego srebra zebranego. Ale nie o tym. Dzisiaj kontynuujemy naszą fabułkę, żeby przejść ją po prostu już jak najszybciej, bo chcę ją, żeby przejść na odcinku, poznać na odcinku, bo też jestem ciekawy, bo już troszkę się pozmieniało i wow, jaki ktoś ma fajny stateczek, ty. Ty, ale ładny. Spory. To może być 48 plus 8 SK, tak się domyślam. Chociaż mogę chyba nawet sprawdzić. Nie. To jest C25 plus 2, to słaby. Jak mi to wylądował? Chyba, że wszystkie mi tej... A nie, wszystkie mi tak pokazują tutaj. Pokazuje tutaj wizjer. Niezależnie jaki bym spojrzał, tak nawet mi na tym początkowym pokazują kogoś. Tyle tam jakiś gość, to se lata. Dobra. Dlatego lećmy stąd. I róbmy dalej. Znać formę życia, aby zapytać o swoje położenie. No to musimy znaleźć tą formę życia i zapytać ją o swoje położenie. W ogóle tak swoją drogą przepraszam was, jeżeli kamerka się zlaguje co jakiś czas, ale po prostu... no... Już jak... Jakoś to tutaj tak działa, że ten, no... Że jeżeli w grze coś się wczyta czy coś, to OBS jest obciążany. Nie wiem, może spróbuję potem z czymś jeszcze. I tak, mam też tej frachtowiec, jak widzicie, to jest mój. No bo tutaj była bitwa o niego. Wygrałem, to go dostałem. Więc też za friko dostałem frachtowiec. Klasa B, jak widzicie. Tyle pól, tyle tych pól. Nic takiego, myślę, specjalnego. Ale jest. Jestem ciekawy, ty też tutaj były, czy one mi się... Czy one jakby były w nim wcześniej, czy ja tutaj... Bo ja nie wkładałem żadnych rzeczy do niego, ty. Po prostu go wziąłem, że przejąłem i poleciałem już od razu z niego, nie? Okej, tutaj mamy potencjalną pomoc, to tutaj polećmy. Więc teraz mam jeszcze więcej do roboty, bo teraz doszedł i frachtowiec, którym będę ci się zająć, żeby nie był taki pusty i taki nie... No, nieużyteczny w środku jak wcześniej. I... No, jeszcze z bazą dużo roboty, ze wszystkim. Teraz jeszcze badania społeczności doszły, to... Kurde, roboty w tej grze jest teraz mega dużo. Cieszy mnie to, bo lubię po prostu grać w tą grę i... No... Po prostu cieszę się, jeżeli jest tyle do roboty w niej. Serio, jakby pod koniec tego sezonu poprzedniego się tam nudzić zaczynałem już z tym wszystkim. A do centrum się nie udało dotrzeć. Może tutaj się uda. Boże, jak się laguje, ty. Fajna planeta, kurde, lagująca. Miła, dość miła. Dobra. To tutaj mamy za coś, ale serio, ty. No, już się wczytałaś planetą. Komputer sam spokojnie daje radę z tą grą, ale jak na takie planety trafia, to one są przerąbane. Okej, kiedy podchodzę do formy życia, spływa ona w dłoń i kłania mi się, wypowiada tylko jedno słowo o grach. Nie wiem, czy to translator. Czy nie wiem, czy translator Artemis w ogóle działa. No, grach to jest grach, nie? Zapytajmy się o ten układ gwiezdny. Okej. Okay. Widzę obnażone zęby. Spróbował mi kłaniać się na śledzić w zachowanie formy życia. Tak krzyczy, wyciąga sztylet z puchy przy pasie i rozcina swoją dłoń. Śmieje się do mnie i wręcza sztylet. Zasugerujmy, żeby się uspokoił. No to są normalne dłonie śnia. Szczeka, warczy i toczy się z tego, co można uznać za jej usta. To Intrus musi się uspokoić, grach. Intrus musi się nauczyć dobrych manier. Śmierć, śmierć. O, teraz go rozumiemy, patrzcie.
Skłonił ku się formie życia. To się powtórzyło. Zrób to, co forma życia. Śmieszne, śmieszne. Okej, okay, proszę farmę życia, odszyfrowanie mapy gwiazd i wytyczenie szlaku położenia Artemis. No, to... A cóż to za nonsens? To miejsce nie istnieje. Gdyby Kenny by o nim wiedzieli. Zapytaj, czy to nie pomyłka. Kenny nie reaguje dobrze na sytuację, żebym mógł powiedzieć, że przeanalizowaniu danych mapy gwiazd krzyczy śmierć, śmierć. Przepraszam i odchodzę. Okej, okay, zobaczmy, co ten statek bez niego ciekawy, zanim mi odleci. Jestem ciekawy, czy fajny. Czy mogłem sobie zobaczyć tym wizjerem, nie? Jaki statek, ty? Ile on by kosztował? O, ale drogi. Ale dobry, ty. 40 pól. No. Niezły, niezły. Także to jest klasa C, ale niezły. Ale na razie mnie na takie fajne stateczki nie stać. Przecież i tak troszkę zarobiłem za robienie tych misji, bo tam różne przedmioty ciekawe dostałem za robienie ich. Dobra, wróć w kosmos i nawiąż kontakt z Artemis. No, nawiążmy kontakt z naszą Artemis. Nie, nie wysiadaj, tylko nawiąż kontakt z Artemis. Bo jestem ciekawy, jak to się dalej potoczy. Czyli ja przechodziłem raz już w ogóle z Artemis, ale ona się lekko zmieniła, bo tego nie było z tym translatorem i z tym wszystkim nie było. Się, kurde, zmienili trochę to. Fabuła pewnie będzie na tym samym polegać, ale rozmaicili chyba. Okej, okay, tutaj jesteś. Chyba udało mi się wejść wyżej. Gdy przyjdziesz, strzelec mu z narzędzia powietrza, aby pokazać ci, gdzie jestem. Co się stało? Dlaczego nic nie mówisz? Okej, okay, powiedz Artemis, co się stało. Okej, okay, mówię Artemis, że udało mi się odnaleźć układu pokazanego na mapie. Obcy stwierdzili nawet, że taki układ nie istnieje. Może to było, słuchajcie, tak jak w Gwiezdnych Wojnach było w drugiej części, że Obi-Wan, no, chciał znaleźć układ Kamino, a wszyscy twierdzili, że on nie istnieje, ale tak naprawdę został wykasowany z baz danych i tak naprawdę układ Kamino istniał. Taka moja teoria, że może tak będzie w sumie. To niemożliwe, na pewno nie udało mi się odlecieć tak daleko w niezbadany kosmos. Przecież udało ci się odnaleźć mój statek. Ok, zapytaj Artemis, jak tam dotrzeć. Kiedy mówię, pojawiają się silne zakłócenia. Artemis patrzy w gwiazdy z paniką w oczach. Gwiazdy zmieniły się od czasu wykonania mapy. Pojawiają się i pewnie znikają. Jak to możliwe? Co się ze mną dzieje? Muszę się stąd wydostać. Muszę... Przecież to jest wszystko symulacja. My wszystko wiemy, nie? Że to jest symulacja, że Atlas to sobie zaplanował. Tak. Początkowo zapada cisza. Ale tam... Ale on tam jest, bez wątpienia. Coraz głośniejszy z każdą powiedzą chwilę. Dźwięk pod słowami jakby krzyczące szkło. Może pocieszmy ją, co? Próbuję opisać Artemis, ale moje słowa wydają się być dziwnie puste. Nie mogę nic zrobić. Artemis znów do mnie przemawia. Istota podróżująca. Udało mi się odkryć znaki portalu, bramę pomiędzy wszechświatami. Wydało mi się, że poprowadzi mnie do innych podróżników, ale teraz... Nie wiem nawet, czy ten głos był prawdziwy. Przecież zawiło się ze mną w środku. Wtedy właśnie ogarnęła mnie ciemność. Wydawało mi się, że jestem na jakiejś planecie. To był wielki błąd. Widzę ich twarze. Ja ziarna szkła w ich. Zapytaj o znaki. Nie ma ich. Moje dane rozpadły się w... Nie wiemy w czym. Moim marzeniem było odkrywanie światów. Odszukanie innych podróżników. Nie, coś tam tutaj zamazane. 16 nosiła twoją twarz, to
Proszę, jeszcze nie, nie jestem. Sygnał zostaje przerwany. Gdy głos zanika w próżni, przez szum słyszę tylko imię Apollo. Zarejestruj identyfikator. Częstotliwość Apollo została dodana do moich kontaktów w Holoterminusie. Okej, okay, no coś właśnie było z Apollo, pamiętam. Też tutaj. Okej, okay, przekaż na 9 utracie sygnału Artemis. Wywołaj anomalię kosmosu przez szybkie menu X-em. Niby mam tutaj w układzie gdzieś, ale wezmę, żeby była bliżej. To musimy powiedzieć Nadzie. Przekazać te wieści, nie? Więc zobaczmy, co nada na to. Czy coś nam tutaj zasugeruje, doradzi. O, egzotyk tutaj stoi sobie. Okej, okay, wróciłem właśnie znowu, kurde, tydzień zacząłem odcinek. Tutaj jakiś gracz sobie biegnie. Jak biegnie, fajnie. Czekaj, tutaj jest właśnie przejście, dobra. Właśnie jeszcze troszkę gubię w tej anomalii nowej, ale już idzie to ogarnąć, nie? Właśnie tutaj jest Nada i Polo. Witaj, Nada. Słuchaj, czego się dowiedziałaś, istota podróżująca? Skąd przychodzi sygnał istoty Artemis? Wspomnij o portalu. Mówię Nadzie, że nie udało mi się odkryć położenia Artemis. Wyjaśniam dziwne komunikaty Apollo i glify na portalu. Nada przerywa, błyska lampkami, przetwarzając dane. Artemis ściska się pomiędzy światami. Wpada w szczelinę danych. Nasz dom też się znajduje w tych przestrzeniach. Ale te dziury są stabilne, małe. Nada się martwi, co do podróżująca szczelin pomiędzy iteracjami nie należy powiększyć. To nam nie pomoże. Istota Artemis wciąż nie pamięta Nady? Powiedz, że nie. To amigłówka, pułapka czy tragedia? Istota Apollo jest na dzień nieznana. To jeszcze bardziej zastanawiające. Jeżeli istota podróżująca jest ciekawa, Nada ma radę. Szalejący szkarłat to dzieło fałszywej istoty Atlasa. Inni korwaksi czczą go jako bóstwo, ale Nada wie lepiej. Fałszywa istota Atlas poluje na Nadę, ale istota podróżująca może go odnaleźć i odciąć. No dobra. Porozmawiaj z Polo i innymi istotami na pokładzie anomalii. Polo dysponuje spożytnymi czarnych dziur stacji Atlasa. Podróżnicy Helios i Ares posiadają zapisy nanitów. A nie, to jest kosmiczna anomalia, czyli to jest nie ta misja w ogóle. Okej, okay, duchy w maszynie, Apollo, poszukiwacz przygód. Okej, okay, musimy zlokalizować Holoterminus. Przydał, że będziemy musieli do szkarłatnego kłamcy iść, czyli do Atlasa. Ale i tak będziemy musieli, nie? Prędzej czy później, ale zlokalizujmy sobie ten Holoterminus. I porozmawiajmy z Apollo. Jeżeli będziemy mogli, nie? Właśnie było coś, jakby wtedy, jak przechodziłem za pierwszym razem tą fabułę. To właśnie był Apollo, kojarzę, był potem... Potem był też Null, pamiętam. Były właśnie te postacie różne. Okej, okay, mamy... przeskanować, żeby zlokalizować. Dobra, wykryto Holoterminus. Gdzie go wykryto? Okej, okay, tam. To lecimy. Dobra. Lecimy, bo coś się dowiedzieć więcej, bo to jest wszystko bardzo ciekawe. Niby mówię, to przechodziłem kiedyś, ale mam wrażenie, że lekko się tutaj to zmieniło. I też nie pamiętam do końca, co tam było. Pamiętam, że to się okazało tylko na koniec, że to jest tą symulacją wszystko Atlasa, ale dla osób, które wtedy tego nie przechodziły i tego nie wiedzą, to nie chcę spoilerować więcej.
jakby... Ja się spodziewam, co będzie, nie? Tylko widzę, że to jest inaczej zrobione i jakby fajnie mi się na nowo w tej nowej wersji tej gry poznaje tą historię całą Artemis, nie? No mówię, tym się zajmuję tylko na odcinkach. Jak to skończę na odcinkach, to wiadomo, będę się zajmował takimi normalnymi rzeczami. Normalnymi, no takimi innymi, czyli nie wiem, bazami, nie wiem, frachtowcem, innymi misjami ewentualnie, jakimiś badanymi społeczności, jeżeli jeszcze będą, nie? A mi się wydaje, że będą całkiem długo chyba, więc też no, jak najbardziej będzie co robić i na tych odcinkach, na live'ach nie, bo live'ów jeszcze nie mam jak zrobić z tego, niestety, tylko jedna metoda mi przechwytuje grę w ogóle i dobra. Nieważne. Holo Terminus aktywowany. Dostępny jest przez do sygnału. Dobra. Namierz Apollo. Wykryto pasujący sygnał. No właśnie, i to kojarzyłem. Właśnie taką formę życia. Czekaj, to sobie go ręce, czy... Tak, ja myślałem, że on pistolety trzyma w ogóle, ty. Widzę zwiększanie, smętna istota po prostu na mnie patrzy. Okej. Okay. Powitaj Apollo. Przedstaw się albo zakończę połączenie. Chodź, jest nasz Artemis. Wcale nie. Dobra, zapytaj się dlaczego. Po co w ogóle używasz tego tytułu? Przyjazna istota. Te jedynie etykieta pretensjonalny złudzenie, aby czuć się lepiej w swojej samotności. Po co w ogóle się ze mną kontaktujesz? To sprawka Artemis? Nie zamierzam zmieniać zdania. Nie wchodzą mi jakieś dziwne sny. Spotkam się, jeśli ktoś mi za to zapłaci. Już ta rozmowa jest stratą mojego cennego czasu. Powiedz, że Artemis ma kłopoty. Okej, mówię Apollowi, że Artemis ma kłopoty. Po próbie użycia portalu pozostaje na jakiś czas... Boże, czytać nie umiem. Pozostaje na jakiś odległej i być może niezwykle tej planecie wciąż znika z sieci. Zachodnia pola się zmienia. Te wieści chyba go martwią. Prosi mi swoje dzienniki danych, sprawdzę to. No dobra, prześlij. Apollo przegląda dziennik. Zatrzymuje się, odtwarza ponownie różne fragmenty szumów i zakłóceń. Odwraca się do mnie z lekką ekscytacją. Te hałasy brzmią jak echa ataków strażników. Oczywiście nie słyszysz ich po raz pierwszy. Drony, które pojawiają się znikąd, kiedy zakłuczasz porządek na ich ukochanych planetach, ale te dane są zniekształcone, odwrócone. Jeśli odkryjemy, w jaki sposób strażnicy pojawiają się tak szybko, możemy sporo zyskać, a to te portale? Może one są klucze? Okej, zagrozi życie cenniejsze od pieniędzy. Niby byłoby spoko odkryć no z tymi strażnikami ich tajemnice, no ale też w sumie życie jest faktycznie cenniejsze od pieniędzy. To jest kolejny z takich trudniejszych troszkę wyborów. Dobra, zasugerujmy, że życie jest cenniejsze od pieniędzy. Tak, możliwe. Jeśli to rozgryziemy, możemy też ocalić Artemis, nie bój się. To jak? Chcesz ze mną współpracować? Umowa stoi? Dobra, zgódźcie. To chyba i tak gra by mnie pokierowała, tak, więc... Jeśli masz ze mną pracować, musimy rozszerzyć twoją bazę operacyjną. Wyślę cię do swojego kontaktu. On znajdzie to, czego ci potrzeba. Tylko pamiętaj, zachowuj się uprzejmie. No dobra. Kiedy hologram znika, Apollo odwraca na chwilę głowę na bok. Wydaje mi się, że słyszę smutne westchnięcie. A może wcale nie. Może to tylko duch w maszynie. Okej. Okej. Co mamy dalej zrobić? Okej, jeszcze mam niezły czas odcinka, więc jeszcze coś działam. Okej, teraz znajduję się poza układem lokalnym. Przejdź na mapę galaktyki. Dobra, to przejdziemy. Mam chyba paliwo. Mam, bo ja dostałem za zrobienie jakiejś misji w Nexusie, dostałem to fajne paliwo, które mi cały hipernapęd naładowało.
nowe takie. Więc dobra. Więc można lecieć jak najbardziej. Będzie kolejny układzik odkryty, bo tutaj tak mało po tych układach latam, bo jak gram samemu, to się głównie na budowie tej bazy skupiłem. No i teraz troszkę na tych misjach do badań społeczności. Ale dobra. Okej. Mapa galaktyki. Okej, to jest tutaj. To lecimy. No i dobra. Jesteśmy. Okej, kontakt Apollo pomoże ci rozbudować bazę. Znajdź kontakt Apollo. No dobra, to jest na stacji kosmicznej. Tutaj widzę. Więc polećmy. Zaraz na tej stacji będę miał możliwość, to sobie tam ekwipunek ulepszę. Bo staram się o tym pamiętać, żeby sobie ten ekwipunek powiększyć na tych stacjach kosmicznych. Pomimo tego, że to jest za jednostki, ale to nie jest nie wiadomo ile tych jest jednostek, przynajmniej na razie, więc mogę jak najbardziej. Chociaż mam jedne te, no, dane, które sobie też na pewno użyję, nie? Tylko mam pełen ekwipunek, będę musiał poza odcinkiem sobie porządek zrobić i też sam ten ekwipunek powiększać, bo to jest jednak masakra. Mi się wydaje, że więcej tych przedmiotów się zbiera. Dobra, tutaj mamy z tym Wykenem porozmawiać. Grach, intruzie, spóźnienie, oczekiwałem cię kilka minut wcześniej. No co ty nie powiesz, tak czy inaczej cena została zapłacona, a ja posiadam żądane ulepszenia. Nowe moduły dla twojej bazy i ochrona przed żywiołami. Gdzie znajduje się twoja baza? Jaki rodzaj ochrony przed zagrożeniami spełniła twoje oczekiwania? Przed ciepłem, przed chłodem czy przed radiacją? Weźmy przed chłodem. Wiedza to potęga, istota podróżująca. Ze zbudowanej bazy możesz odkrywać wszechświat bez ograniczeń i urzić do niej z każdej stacji, aby światło Atlasa cię strzegło. Ekwipunek pełny, nie, proszę, powiedzcie, że jak coś usunę, to dostanę. O, Apollo, siema. Czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Zrobię 200 IQ, czyli przeładuję autozapis i usunę wtedy, bo jakby będę miał zapisane, jak wylądowałem tutaj, nie? Dobra. Usunę to, to, może tych syfów, pastylki stworzeń też, bo to tanio się robi, kurde, z węgla. Dobra, tyle miejsca mi wystarczy. Teraz dostanę to, co powinienem dostać. Też to będzie pewnie ulepszenie, więc jakby to przechodzenia dalej misji by nie było raczej konieczne, ale chcę je, tak czy siak, nie? O, teraz to nawet... Teraz nie mam... Teraz mam w ogóle co innego, nie? Nie o to mi chodziło. Okej, wróć do swojej bazy. A dostanę w ogóle 15 tych pozyskanych danych. Też może być nawet, ale... Ty, ale to tak... No, nie miało. Dobra, główna kolonia Marcelika. Mamy wrócić do bazy, to wracamy. Dobra. Jesteśmy. Okej. Okay. Zbuduj terminal budowlany. No. Ja się zastanawiałem, kiedy dostanę w końcu terminal budowlany. Bo go nie miałem i nie miałem, a teraz się już tajemnica rozwiązała. Teraz dostałem. Okej, czy ja będę mógł ten terminal postawić? Bo bym sobie na jednej tu postawił, tej lampki się pozbędę. Może błędna pozycja, dlatego że jest ta lampka. Czekajcie. Usunę ją.
Nie, no kurde, no. Powiem go chętnie co tu postawił, bo to fajne miejsce dla niego. Ale mogę też tutaj w sumie. Czekajcie, że tu i tutaj obrócę. Nie mogę obrócić. Oj, gro. System budowania. Jakże dobry. Ja tak naprawdę miałem plan, żeby to gdzie indziej stało. Ale mam to teraz zrobić, bo misja tego chce. Stajmy w rogu tutaj. Spędźmy tej lampy. Dajmy go po prostu tutaj. Chciałbym go oddać przy ścianie, ale on będzie odwrotnie. Dobra, to go dam tu. Okej, okay, ale to teraz jakby nie ta misja. Okej, okay. Rozbuduj swój nowy dom i zatrudnij personel. Przejdź do dziennika misji. Escape i rozbierz i wybierz rozbudowę bazy. A dobra, czyli tak mam zmienić misję. Czyli mam zatrudnić nadzorcę. Potencjalny kandydat na stanowisko nadzorcy. Dobra, to będzie na stacji, to się przeteleportujmy tu. Więc się przeteleportujmy. Zatrudnię go i zakończę odcinek. Tak zrobimy, nie? Wtedy. Będzie akurat. Będzie pół godzinki. Część z tego też troszkę zmontuję, ale tutaj nie będzie tyle montażu, co chociażby w poprzednim. No, nie ma co aż tyle montować. Jedynie montować mogę to, jak się tutaj na przykład tepam. Albo coś, nie? Bo w sumie aż tyle montażu nie ma. Ewentualnie jak wtedy się poplątałem, na przykład przy czytaniu, to też mogę coś dać, nie? Okej, okay, zaczynam zaraz. On jest tam gdzieś. Z drugiej strony w ogóle. Chodźmy, zatrudnimy nadzorcę. I wtedy zakończymy odcinek. Myślę, że będzie w miarę fajny. Z odpowiednią długością, nie? Dobra. Witaj, nadzorco. To naprawdę ty. Wybacz, od tak dawna poszukuję. Mam ci pomagać w tym i każdym innym cyklu. Nie martw się, wszystko zostało opłacone już dawno temu. Legalne i przejrzyste. Kiedy nieznajomy mówi, czuję się, jak obezwładnia mnie zapach. Fermon wciska się do mojego mózgu, pokazując wspomnienia nieznanych mi miejsc i niepodjętych działań. Mój obraz w lustrze, moimi towarzyszami są starość i samotność. Gek opokoje swoich poległych pobratyńców. Zobowiązanie podjęte wiele lat temu. Kontrakt podpisany w kosmicznej otchłani. Wizja dobiega końca. Nadzorca pozostaje. Obiecuję rozbudować moją bazę i pomóc mi w wywunku nowych pracowników. Na początek będzie potrzebny terminal budowany. No to zatrudnijmy. Jesteś interesującego w tym geku. W moim domu będzie czuł się jak w domu. Tylko zatrudniłem. Dobra. Wróć do swojej bazy. Ale ja w tym momencie kończę odcinek. Mam pół godziny materiału, więc jak najbardziej mi pasuje. Część z tego lekko przytnę, zmontuję, ale mówię, nie ma aż tyle montażu dzisiaj. No i co? Trzymajcie się i cześć następnych odcinków. Hej, hej.